perfumy pachnące jak twoje ulubione markowe, ale za ułamek ich ceny. Reklamowane przez instagramerki i youtuberki, zarówno przez tak zwane super reklamowe, jak i przez osoby, które promują zrównoważone podejście do zakupów i polskie marki. Więc chyba można kupować? Mowa oczywiście o odpowiednikach perfum, które są tworzone na bazie tych samych nut zapachowych, co ich luksusowe odpowiedniki. Nawet na stronach odpowiedników perfum często na karcie produktu znajduje się konkretna nazwa konkretnej marki i konkretnego zapachu, który był inspiracją do stworzenia danego odpowiednika. Gdzie haczyk? Skoro pachnie tak samo, to po co przepłacać? Czy to legalne? Na te i inne pytania znajdzie się odpowiedź w tym filmie. Zanim przejdziemy do smaczków, które można znaleźć na stronach internetowych producentów perfum, postaram się odpowiedzieć na jedno ważne w tym temacie pytanie. Czy zapach jest czymś, co podlega ochronie prawnej jako własność intelektualna lub jakakolwiek inna własność w literze prawa? Potencjalne formy ochrony prawnej, o których zaraz opowiem, są zaczerpnięte z artykułów, które były pisane przez prawników i prawniczki, którzy w praktyce zajmują się ochroną własności intelektualnej oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Do sedna. Pytanie brzmi, czy zapach jest czymś, co można mieć na wyłączność? Bez wątpienia charakterystyczny zapach luksusowych perfum jest ich główną wartością. Nie bez powodu na stronach internetowych luksusowych marek znajdują się nuty zapachowe, jakimi charakteryzuje się dany zapach, ale nikt nigdzie nie podaje proporcji, w jakich te nuty zapachowe zostały użyte. Podlega to po prostu ochronie handlowej danej marki i nie ma w tym nic dziwnego. Jeżeli chodzi o polskie prawo, to niestety ochrona zapachu nie doczekała się ostatecznych rozstrzygnięć w wyrokach sądów powszechnych oraz w Urzędzie Patentowym. Natomiast teoretycznie istnieją dwie możliwości ochrony zapachu. Pierwsza możliwość to ochrona zapachu jako znak towarowy, druga możliwość to ochrona zapachu jako własność intelektualna. Jeśli chodzi o ochronę w formie znaku towarowego, to teoretycznie sama definicja znaku towarowego nie wyklucza ochrony zapachu jako takiego, o ile będzie go można przedstawić w czytelny sposób zarówno dla właściwych organów, jak i dla osób postronnych, osób z zewnątrz, zwykłych śmiertelników. Ale tutaj zaczynają się schody, bo jeżeli chodzi o ustawę i przedstawienie tego w sposób czytelny, to chodzi o przedstawienie tego w sposób czytelny graficznie. Montując film, stwierdziłam, że muszę kwestię znaku towarowego doprecyzować i opowiedzieć o kilku praktycznych przykładach. Wymóg przedstawienia graficznego był zawarty bezpośrednio w rozporządzeniu Rady z 2009 roku w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Warunek ten był różnie interpretowany przez urzędy, chociaż teoretycznie prawo nie powinno podlegać interpretacji. Jest jeden, jedyny przykład rejestracji zapachu jako znaku towarowego. Chodzi o zapach świeżo skoszonej trawy dla piłeczek tenisowych. W uzasadnieniu Izba Odwoławcza wskazała, że graficzne przedstawienie może polegać na takim opisie zapachu, który można odróżnić, który można rozpoznać i który każdy zna na podstawie doświadczenia. Ale już we wszystkich innych analogicznych sprawach nie było pozytywnego zakończenia, choćby w próbie rejestracji zapachu dojrzałej truskawki, opisanego słownie i graficznie przez rysunek truskawki. Wymóg graficznego przedstawienia zapachu w praktyce uniemożliwiał rejestrację zapachów jako znaków towarowych, z jedynym wyjątkiem dotyczącym piłeczki tenisowej. Nowe rozporządzenie dotyczące unijnego znaku towarowego z 2017 roku zniosło wymóg graficznego przedstawienia znaku, jednak nie rozwiązało problemu. Nadal nie jest jasne, jak przedstawić zapach w sposób jednoznaczny i dokładny. Natomiast jeśli chodzi o ochronę zapachu jako własność intelektualna, a konkretniej mówiąc utwór, to tutaj również definicja nie wyklucza ochrony zapachu jako utwór sama w sobie, ale definicja sobie, a życie sobie. I teraz Wam przytoczę orzeczenie sądu,
w ramach rozprawy, której zapach miał być chroniony jako utwór. Orzeczeniu z 10 grudnia 2013 roku francuski sąd podtrzymał ustaloną już linię orzeczniczą, zgodnie z którą zapach powstaje jako rezultat zastosowanej wiedzy specjalistycznej, a nie działalności twórczej i jako taki nie stanowi formy wyrażenia korzystającej z ochrony jako utwór. I w tym momencie dobiliśmy do brzegu. Niestety w praktyce nie da się zastrzec konkretnego zapachu na własność, więc w Polsce jak najbardziej handel odpowiednikami zapachów jest legalny, o czym doskonale wiedzą producenci odpowiedników zapachów, którzy na swoich stronach internetowych umieszczają różne hasła ochronne, żeby ktoś nie pomyślał, że to co robią jest nielegalne. I te hasła ochronne, tak zwane dupochrony, brzmią m.in. tak. Gwiazdka. Nazwa perfum i producenta są zastrzeżonymi znakami. Użyto ich wyłącznie w celach informacyjnych i porównawczych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przejdźmy teraz do sedna tematu i porozmawiajmy o odpowiednikach perfum, a właściwie tym, czym tak naprawdę są. Posłużę się tutaj cytatami ze strony dwóch marek, które najczęściej przewijają się w mediach społecznościowych. Pierwszy cytat mówiący o tym, czym są odpowiedniki perfum. Czym są odpowiedniki perfum i czym różnią się od oryginałów? Odpowiedź jest prosta. W produkcji nie różnią się niczym. A składniki? Tutaj pojawia się sedno sprawy, bo aby produkt można było nazwać odpowiednikiem, trzeba go dobrze odwzorować. Dlatego też zatrudnieni są specjaliści, którzy rozpracowują oryginalny zapach, a następnie przygotowują specjalistyczną recepturę o odpowiednich proporcjach. Dla mnie brzmi to na granicy definicji podróbki. Już słyszę te oburzone głosy, ale gdyby zapach perfumy zastąpić czymś innym, bardziej materialnym, na przykład torebką Louis Vuitton. Sparafrazuję tekst, który przed chwilą przeczytałam ze strony producenta odpowiedników perfum. Czym jest odpowiednik torebki Louis Vuitton Pochette Métisse i czym różni się od oryginału? Odpowiedź jest prosta. W produkcji nie różni się niczym. A materiały? Tutaj pojawia się sedno sprawy, bo aby produkt można było nazwać odpowiednikiem, trzeba go dobrze odwzorować. Dlatego też zatrudniani są specjaliści, którzy rozpracowują oryginalną budowę torebki, a następnie przygotowują odpowiedni rysunek techniczny i spisują instrukcje wykonania. Moi drodzy, na tę okazję przygotowałam dla Was stosowną grafikę. Po lewej stronie torebka Louis Vuitton Pochette Métisse, po prawej stronie torebka numer 89 ze strony mediolańskietorebki.pl. Okej, pewnie powiecie, że jeżeli chodzi o odpowiedniki perfum, to przecież z zewnątrz różnią się one, mają inne flakony i nie wyglądają tak jak oryginalne luksusowe perfumy. Ale zastanówcie się, co w przypadku torebki i co w przypadku perfum jest tak naprawdę tym produktem końcowym. Jeżeli chodzi o torebkę, no to produktem końcowym jest sam wygląd fizyczny torebki, to jak wygląda, ponieważ pokazujemy się nią na zewnątrz i ta torebka jest po prostu tym produktem końcowym. Natomiast jeżeli chodzi o perfumy, to tak naprawdę tutaj sednem sprawy i produktem końcowym jest zapach, który mamy na sobie, więc tak naprawdę nieważne jest opakowanie i wygląd flakonu, ale nuty zapachowe, które użyto do produkcji perfum. O czym oczywiście na stronie informują producenci odpowiedników, że tak naprawdę najważniejsze co jest w środku, ale do tego jeszcze dojdziemy. A wracając do odwzorowania zapachu przez specjalistów, to nasuwa mi się na myśl definicja inżynierii wstecznej. Definicja inżynierii wstecznej co prawda odnosi się do programów komputerowych i urządzeń, ale moim zdaniem doskonale pasuje do zjawiska odpowiedników perfum. Inżynierię wsteczną używa się po to, żeby rozpracować niejako od tyłu dane urządzenie bądź dane oprogramowanie, żeby wyłuskać z niego jakąś konkretną funkcjonalność, która interesuje producenta i przenieść tę funkcjonalność na urządzenie bądź oprogramowanie, które ten producent stwarza. A inżynierię wsteczną używa się głównie w celu ominięcia patentów i praw autorskich. A wracając do wyglądu flakonów,
trochę mnie śmieszy, że producenci odpowiedników perfum tak naprawdę uderzają w ton, że nieważne co na zewnątrz, ważne jest co w środku. I na przykład jest taki cytat: zapachy pachną tak, jak twoje ulubione markowe perfumy, a kosztują ułamek ich ceny. Stawiamy na to, co jest w butelce, bo przecież gdy nosisz perfumy, nikt nie wie, ile za nie zapłaciłeś i jak wyglądało ich opakowanie. Na koniec dnia nieważne, jak wyglądało opakowanie perfum i kto je reklamował, tylko jak ty pachniesz. I w tym momencie mam takie otwarte pytanie, niezobowiązujące oczywiście do wszystkich producentów odpowiedników perfum. Jeżeli najważniejszy jest zapach, to dlaczego nie tworzycie własnych, autorskich, niszowych kompozycji zapachowych, tylko posiłkujecie się tym, co stworzyły inne luksusowe marki, na które zresztą sami się powołujecie? Nie będziemy zatrzymywać tej karuzeli śmiechu i lecimy dalej z cytatami. Dlaczego perfumy są tak tanie? Pozbawiliśmy nasze perfumy fikuśnych butelek, nazw i etykiet. Nie inwestujemy w reklamy z celebrytami niebotycznych budżetów marketingowych. Nie płacimy za drogi lokal w galerii handlowej i liczny personel. No nie robicie tego, bo robi to za Was firma matka, firma luksusowych perfum, która zatrudnia tych celebrytów do swojej reklamy za niebotyczne kwoty. Wy tak naprawdę wabicie konsumentów poprzez przeniesienie pozytywnych skojarzeń dotyczących perfum luksusowych do tego, żeby kupić odpowiedniki, żeby kupić Wasze produkty. Ludzie między innymi dlatego kupują Chanel numer 5, bo chcą się poczuć jak Brad Pitt, a gdy chcą pachnieć przez jeden dzień jak Lady Gaga, to sięgają po Valentino. Wy nie zatrudniacie ani Brada Pitta, ani Lady Gagi, bo właśnie robią to za Was luksusowe marki. I w tym momencie myślę, że zatrzymamy się na chwilę na definicji luksusu. Architekt Rem Koolhaas powiedział, że luksus to zbytek. I moim zdaniem te trzy słowa są idealną esencją pojęcia luksusu. Tak, luksus to zbytek. Jednym z głównych argumentów osób, które kupują odpowiedniki perfum, jest ten, że oryginalne, markowe perfumy są drogie. Tak, ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli flakon kosztuje 500 zł, to koszt wyprodukowania tego, co w środku i tego, co na zewnątrz, to naprawdę tylko niewielki ułamek, niewielki procent tej ceny. Ale reszta to właśnie ten zbytek. To, jakkolwiek cringe'owo by to nie zabrzmiało, to jest to poczucie luksusu, które ta marka luksusowa, prestiżowa wypracowała sobie przez lata, przez dobry marketing, przez zatrudnianie celebrytów, przez różne inne socjologiczne sztuczki, no ale taki mamy klimat i niestety w takim świecie żyjemy. Więc tak, luksus to zbytek, a perfumy też są zbytkiem, bo nie są czymś, jakiekolwiek by nie były, czy to są najtańsze marketowe perfumy, czy to są luksusowe, czy niszowe marki, czy to są odpowiedniki luksusowych perfum. Żadne, ale to żadne perfumy nie są nam potrzebne do przeżycia. Do przeżycia w podstawowych potrzebach potrzebujemy tak naprawdę tylko jedzenia, ubrania i schronienia. I na tej liście w piramidzie Maslowa nie ma żadnych perfum. I żeby było jasne, ja wiem, że luksusowe marki mają naprawdę wiele za uszami, jeżeli chodzi o etykę i środowisko, i jak dla mnie osobiście mogłyby w ogóle nie istnieć. I ja, nawet jeżeli byłoby mnie stać, to nie wspieram luksusowych marek, nie kupuję tam i jeżeli byłoby mnie stać, to nie kupowałabym tam. Ale jeżeli ktoś chce i nie ma budżetu na ten zbytek, na te luksusowe, oryginalne perfumy, to moim zdaniem na granicy etyki jest kupowanie czegoś, co jest odpowiednikiem, co według mnie leży na granicy podróbki. W ogóle kupowanie jakichkolwiek podróbek jest nieetyczne. Przyjrzyjmy się kolejnemu argumentowi osób, które są zwolennikami odpowiedników luksusowych perfum. Po co przypłacać?
Haha, ominęliśmy system. Za 30 zł kupiliśmy zapach, który pachnie praktycznie identycznie jak ten za 500. Haha, głupie Valentino, nie zarobi na nas. I teraz zastanówcie się. Moim zdaniem tak naprawdę to luksusowej marki w ogóle nie obeszło. Po pierwsze, osoba, która kupuje odpowiednik za kilkadziesiąt złotych, prawdopodobnie w ogóle nie jest targetem marki, bo zapewne większość osób, które kupują odpowiedniki perfum za kilkadziesiąt złotych, nie kupiłyby oryginału z jakiegokolwiek powodu. Po drugie, przecież kupując odpowiednik danego zapachu i danej marki, moim zdaniem tak naprawdę przyczyniacie się do wzrostu popularności tego zapachu. No jak ktoś z Was zapyta w towarzystwie, czym pachniecie, to wydaje mi się, że część osób może po prostu podać nazwę oryginału. Na prawie sam koniec przytoczę jeszcze opinię Leny Marcinkowskiej, która jest adwokatką i zajmuje się m.in. ochroną własności intelektualnej. Jeszcze inny rodzaj spraw to te, w których pozwani używają znaków towarowych podmiotów trzecich w informacji handlowej o własnych produktach. Dotyczy to zwłaszcza oznaczeń luksusowych perfum. Naruszyciele posługują się sformułowaniami takimi jak alternatywa dla, perfumy alternatywne inspirowane, perfumy zamienniki inspiracja czy odpowiedniki perfum, po których umieszczają dany znak towarowy. Naruszyciele wskazują, że ich działania są usprawiedliwione koniecznością poinformowania odbiorców o cechach, właściwościach i przeznaczeniu własnych wyrobów. Sądy jednak zwykle słusznie uznają takie działania za bezprawne i naruszające funkcję odróżniającą oraz reklamową znaków towarowych. Interpretacja ta różni się nieco od interpretacji francuskiego sądu, ale wyjaśniając, wydaje mi się, że w tym fragmencie tekstu chodzi o to, że można się pozwołać w sądzie na tak zwany argument słusznościowy. Argument słuszności jest używany w sądach, kiedy prawo nie nadąża, nie daje konkretnego paragrafu i konkretnej odpowiedzi w danym obszarze życia, prawa karnego, cywilnego itd. I chodzi tutaj o to, żeby stwierdzić, co tak naprawdę jest słuszne, tak zwany argument słusznościowy. Czy słuszne w tym przypadku jest to, że odwzorowuje zapach, żeby pachniał tak samo jak luksusowy oryginał, opakowuje go w własne opakowanie i sprzedaje pod własną marką jako odpowiednik danego innego zapachu? Temat z pozoru wydaje się prosty, ale jest dość nieoczywisty. Jestem ciekawa, jak Wy się na niego zaopatrujecie. Jeżeli chodzi o prawo własności intelektualnej i jego ochronę, o prawa autorskie, to te tematy są mi szczególnie bliskie, ponieważ dwie firmy krzak w pewnym czasie, niezależnie od siebie, ukradły moje teksty, które dotyczyły majtek menstruacyjnych. Ja wychodzę z założenia, tak jak już powiedziałam, że nie wspieram luksusowych korporacji, które są przeważnie korporacjami zagranicznymi, ale z drugiej strony uważam, że nie każda firma i nie każda mała marka, która płaci podatki w Polsce, jest godna, żeby ją wspierać, bo pamiętajcie, że głosujecie swoim portfelem. Tymczasem ja dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że film był dla Was inspirujący, bądź chociaż ciekawy, albo poszerzył Wasze horyzonty. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do następnego filmu. Pa!